Dzień dobry. Witamy serdecznie. Powiem wam tak, w porównaniu do dnia wczorajszego, no dziś to jest petarda, po prostu bomba energetyczna bym powiedział. Dawid tutaj już fikołki robi, skacze z łóżka na łóżko. Że tak powiem, baterie naładowane dosłownie w przenośni. Idziemy na śniadanko, wzięliśmy sobie jeszcze jedno spanie tutaj i dzisiaj jeździmy, robimy filmy, materiały, zdjęcia, po prostu dzisiaj to będzie szał ciał. Także śniadanko, birolik i jedziemy. Trochę pogadaliśmy tutaj z ziomeczkiem, trochę się dowiedzieliśmy co i jak zapytaliśmy gdzie są tutaj dobre spoty, żeby coś ponagrywać, to powiedział, że wszędzie, więc jedziemy wszędzie. Plan na dzisiaj jest taki, że przedłużamy sobie tutaj dobę, będziemy się kręcili w okolicach tej Mestii, chcielibyśmy dojechać do Uźli, która dzieli nas o półtorej godziny, także zakładamy, że tam dzisiaj dojedziemy. W międzyczasie chcielibyśmy zrealizować kilka ciekawych ujęć, na pewno ograć samochód statycznie, ograć samochód w jeździe, no i porobić jakieś ciekawe rzeczy związane z tym filmowaniem i zdjęciami. No mówię, dzisiaj zupełnie inne podejście do życia. Wczoraj to była szkoła przetrwania, dzisiaj to będzie czysta przyjemność. Poznajcie kolegę. To jest AWB, jest tak niebiesko. Ale jest tak niebiesko. Tak się odcina ładnie, że tak to wygląda. Kto ma szerzej? O, policja. Niedawno musiała zejść jakaś mikrolawina, bo droga jest zasypana. Musieliśmy zostawić autko, no i uskutecznić przeprawę na nogach. Pierwszy spocik zaliczony. O. Takie cudawianki się tutaj dzieją dookoła. Let's go crazy. Nagraliśmy sobie ujątkę z drona. Polataliśmy dronem, Dawid odpierdzielił niezłe ujęcia nad choineczkami. Teraz ponagrywamy sobie troszkę ujęć takich z ziemi furki. Carolina, Carolina, więc wrażenia są niesamowite, widoki są niesamowite. Przed chwilą wyprzedzaliśmy pług, który odśnieża tą drogę. Jedziemy już tak stricte po dwóch wyjechanych śladach kolejnowych takich. No i jedziemy do wioski, która znajduje się na końcu świata. I trochę o tej wiosce opowiem wam, jak dojedziemy na miejsce. Tymczasem przez zaśnieżone bezdroża. O właśnie, takie rzeczy się dzieją, są przyjemne, trochę pobudzają zmysły. Bardzo fajnie się jedzie, ale mnie cały czas ściąga. To jest droga do mojego serca. Ja podejmuję rękawicę pilota, tak zwanego. Carolina, Carolina. Ogólnie dotarliśmy do miejscowości Uźli, mam tu małą ściągę. Jesteśmy w najwyżej położonej miejscowości w Europie. To jest oczywiście nie miejscowość, tylko mała wioska. 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Miejscowość wpisana na listę UNESCO. Mieszka tutaj 288 osób, a w sezonie zimowym jeszcze mniej. Sam wjazd, petarda. Ja trochę gdzieś tam po terenie miałem okazję pojeździć, ale nigdy po takich rzeczach, nigdy po śniegu. Mniej typowe miejsce na mapie świata, fajnie tutaj być po prostu dla samej
dla samej wizyty. I've been thinking about you. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. So pure and true. And I've seen you in the sun, shining warm upon your skin. Young feet wandering in the harbor there. And every summer since. Dobra, wskakuję. Ja jestem tak podjarany ogólnie, że wyskakuję z auta, nie myśląc o tym, że nic na sobie teoretycznie nie mam takiego ciepłego. Dlatego nie przedłużając, wjeżdżamy do środka. I to by było na tyle chyba. Klasa, klasa, klasa. Zobaczcie, jeszcze nie wiem, czy to za mną widać, ale zróbmy to wspólnie. Panoramka. Sztos. Na Instagramie pytacie mnie, jak wygląda wyjazd od kulis. No to właśnie tak wygląda.